Przybory szkolne, środki czystości i ubrania ofiarowane przez naszych widzów i słuchaczy Radia Tczew trafiły do nowych właścicieli. Wyprawki i materiały szkolne, które przez 2 tygodnie przynosili do naszej redakcji słuchacze Radia Tczew i telewizji Tetka, zawieźliśmy do Kęsowa, miejscowości położonej w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie tucholskim. Na miejscu spotkaliśmy się z wicedyrektorem Zespołu Szkół imienia księdza kanonika Józefa Swobodzińskiego, Andrzejem Kaszyńskim, który opowiedział nam o zniszczeniach w szkole i największych potrzebach dzieci, które do niej chodzą. Wyprawki trafią teraz do potrzebujących oraz zasilą szkolną świetlicę. Rozmawialiśmy także z wójtem gminy Kęsowo, Radosławem Januszewskim, który opowiedział nam o pierwszych chwilach po nawałnicy i obecnej sytuacji gminy. Wydarzyło się to wszystko po godzinie 22, 11 sierpnia. Przed tą nawałnicą był okropny taki upał, takie powietrze było bardzo gęste i upalne. I ta nawałnica właśnie przyszła. Burza, która była burza, nie taka typowa burza, która piorunami właśnie łączy się z ziemią, tylko to była burza między chmurami. Okropny wiatr dochodzący do 200 km na godzinę. Wszystko się łamało. To było dramatyczne. To praktycznie na ulice zawalone, przewrócone drzewa, topole z korzeniami drzewa powyrywane. Cały czas sprzątamy, podnosimy się z tych zniszczeń. Gdziekolwiek zostaje coś wyszacowane, czy na przykład jest firma, która chce okna przekazać. Ja mam momentalnie 50 parę rodzin, gdzie każda rodzina ma tam po kilka, niektóre kilkanaście okien do wymiany. Także w każdej sferze po prostu zniszczenia są ogromne. Wyszacowaliśmy budynki mieszkalne w pierwszej kolejności, gospodarcze. Pomoc idzie na budynki mieszkalne, to do 6 tysięcy, ta socjalna, która obejmuje tylko budynki mieszkalne. Wiele budynków gospodarczych, inwentarskich, stodół, tak, też jest zmiażdżonych, zburzonych. Pytają ludzie, co będzie z tą pomocą. Czekamy na pieniążki, aby te kolejne transze móc wypłacać. Skala zniszczeń jest naprawdę ogromna, te zniszczenia myślę, że na pewno nie pokryją, tak, te zadośćuczynienia finansowe nie pokryją tych zniszczeń, które są naprawdę ogromne i nie są nawet te zniszczenia do oszacowania, bo to, co nawet w samej komunalnej sferze budynków, tak, to co dostajemy z firm ubezpieczeniowych, to tylko starszy. Dobrze, że jeszcze są ludzie dobrej woli. Poza pomocą finansową mieszkańcy całej gminy szukają także rąk do pracy, budowlańców i specjalistów. Jeśli ktoś z Was chciałby pomóc albo zna kogoś, kto mógłby posłużyć radą, może za naszym pośrednictwem pomóc mieszkańcom Kęsowa i okolic.